Siema. Zakończyła się siódma runda turnieju na Malcie. Po wczorajszej porażce wiedziałem, że już nie mam za wielkich szans na cokolwiek. Moim celem teraz po prostu jest granie dobrych partii, uczenie się na błędach i po prostu zagranie takiego turnieju, że jak sobie pomyślę za parę miesięcy o nim to nie będzie mi jakoś bardzo wstyd. W dzisiejszej rundzie mierzyłem się z Panem Włochem. Z panem Grasso Galtano, prawdopodobnie jakoś tak to się czyta. To, co jest ciekawe, to to, że w sumie jakbyście sobie wyobrazili takiego, wiecie, stereotypowego Włocha. To on wygląda bardzo podobnie, taki typowy pan Włoch, bardzo sympatyczny, bardzo ciepły, fajnie, że mogłem sobie z nim zagrać. No i w tej partii zrobiłem coś, czego zazwyczaj podczas turniejów nie robię, na pewno nie wtedy, kiedy streamuję, ale co dokładnie dowiecie się, no, zaraz w zasadzie, także widziałem, że przeciwnik raczej grywa E4, więc troszeczkę sobie przygotowałem mojego e, Tajmanowa Skoczek F3, E6, no i tutaj przeciwnik zdecydował się zagrać ruch C3. I on sam w sobie nie jest jakimś dziwnym ruchem, aczkolwiek to jest powiedzmy przejście do Ałapina, i ja w miarę lubię grać te pozycje. Zagrałem skoczek F6, no i tutaj głównym ruchem jest zagranie ruchu E5. Praktycznie 100% zawodników gra tutaj ruch E5. Żeby przegonić tego skoczka, zagrać sobie D4 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przeciwnik tutaj po ruchu skoczek F6 zdecydował się zagrać ruch D3. No i trochę mnie to zdziwiło, nie ukrywam, z tego względu, że zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli ja zagram ruch D5 i przeciwnik zdecyduje się przepchać, co miało miejsce w partii, to nagle mamy. W tym momencie obronę francuską wariant yy, taki zapchany, czyli gdy przeciwnik gra E4, D4 i E5. E, natomiast ja zamiast mieć skoczka na G8, mam skoczka na D7. Także stwierdziłem, OK, no to nie może to być złe. Ponadto gram przecież obronę francuską, czuję się w niej dobrze. Także gitarka. E, skoczek C6. Goniec D3. No i tutaj miałem pierwszą zagwostkę, ponieważ muszę wybrać swój dalszy plan gry. Pomimo tego, że jest to dopiero siódmy ruch, no to jednak wiecie, gdy przeciwnik gra trochę mniej standardowo niż zazwyczaj, no to trzeba wybierać. I miałem dwie opcje. Yy, o których sobie myślałem. Pierwsza, która jest zdecydowanie bardziej naturalna i bardziej w duchu tych systemów, to było zagranie ruchu F6. I F6 generalnie chodzi o to, że jeżeli sobie tutaj zagramy ruch F6, no to jak przeciwnik zbije i ja zdecyduję się odbić, to to jest giga bardzo fajna pozycja. Dlatego, że mój goniec sobie spokojnie wyjdzie, przeciwnik nie ma tego silnego pionka, który tutaj kontrolowałby wiele rzeczy. A ja docelowo chciałbym zagrać goniec D6, zrobić sobie roszadę i dojść do ruchu E5, dzięki czemu mój drugi goniec będzie otwarty. Jednakże, gdyby szachy były takie proste. To nie miałbym rankingu 2200, tylko 2600. I tutaj z ruchem F6 widziałem, że mogę mieć pewien problem, ponieważ przeciwnik może zagrać skoczek G5. I dlatego, drodzy widzowie, dobrze jest się uczyć różnych debiutów, ponieważ, no wiecie, ja tutaj zagrałem Tajmanowa, ale znam też obronę francuską, więc wiedziałem, czego się spodziewać. No i tutaj ruch skoczek G5 jest bardzo problematyczny dla mnie, no bo jeżeli ja zbiję, to przeciwnik gra Hetman H5. Jak ja sobie odejdę królem, następuje goniec G5 i Lipa. Jak spróbuję się zasłonić, no to przeciwnik może zagrać. Tak, 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 odchodzę. Goniec bije G5, tracę Hetmana, przegrywam partię. Także do tego momentu doliczyłem i zdecydowałem się, że F6. Tutaj wiecie, że przeciwnik zagrał na pułapkę. To było moje myślenie. Okazuje się, że F6 można zagrać, ale trzeba być bardzo odważnym człowiekiem, albo. Znać teorię, ponieważ po ruchu skoczek G5 okazuje się, że oczywiście jedynym wariantem, który daje tutaj równą pozycję kolorowi czarnemu, jest bicie na E5. I jak przeciwnik odbije, tutaj Hetman H5, król D7, goniec sobie bije, goniec E7, normalna pozycja, ja mam króla na D7, komp mówi, że jest remisowa, równa. Ja komputerem nie jestem, więc widząc, że F6 nie działa, zdecydowałem się grać drugi standardowy plan w tej pozycji, a mianowicie Hetman B6. I przeciwnik zagrał goniec C2. No i teraz znowu dość długo myślałem. Niestety nie mogliście tego śledzić na transmisji, ponieważ jesteśmy na Malcie i tutaj transmisja z jakiegoś powodu nie działa. Miałem kilka rzeczy do wyboru. I dwa ruchy, które brałem pod uwagę, to goniec E7 albo bicie. Myślałem jeszcze o ruchu F6, ale F6 z jakiegoś powodu mi się nie podobało. A już wiem nawet dlaczego. Myślałem o ruchu F6 yy, z taką samą ideą, że jak przeciwnik zbije, ja biję, no i wszystko jest w porządku. Tylko tutaj nie podobało mi się, że jak przeciwnik zrobi roszadę, ja zdecyduję się to zbić. Przeciwnik zdecyduje się to zbić. Wydaje się, że ja zdobywam pionka, ale po tym biciu, po tym biciu na końcu jest Hetman H5. A tak ja muszę się zasłonić skoczkiem. No i tutaj komp mówi, że jest goniec a4, który wygrywa partię. Ja po prostu widziałem, że no to nie może być dobre. Tak optycznie patrząc mam piąka więcej, ale to nie jest pozycja, w której chcemy się znaleźć. Także tutaj znowu f6 mi nie pasowało. Natomiast goniec e7 to był ruch, którego byłem blisko wykonać. Ale tak stwierdziłem, trzeba zagrać trochę bardziej agresywnie, i chcę mieć w tej pozycji coś konkretnego. Jak wiecie, oglądacie mnie już chwilę, ja lubię mieć coś konkretnego w pozycji, typu zdobyć sobie jakiegoś pionka, mieć jakiegoś, jakąś słabość u przeciwnika i tak dalej. I ja tutaj sobie pomyślałem, i to też się zgadza, jeżeli chodzi o inne warianty, że mogę zdobyć parę gońców. I że co do zasady ten manewr nie jest za dobry. Okazuje się, że akurat w tym konkretnym wariancie jest całkiem spoko, ale zdecydowałem się zbić, przeciwnik zbił i zagrałem ruch skoczek B4. Przeciwnik zrobił roszadę, więc zdobyłem parę gońców. Tu nawet nie chodzi o to, że je wiecie, że przeciwnik nie ma parę gońców, ja mam parę gońców, tylko on zdobył, od, oddał swojego gońca, który jest białopolowy. A on zawsze jest bardzo silny. Oczywiście zdawałem sobie z minus, yy, sprawę z minusów tego rozwiązania, ponieważ przeciwnik zaraz wyprowadzi szybko figury, już opanował linię C, zaraz zagra wieża C1 i tak dalej, także to nie była w żadnym wypadku prosta pozycja. No i właśnie miałem kilka możliwości rozgrywania tego, zdecydowałem się zagrać ruch Hetman C6. Co ciekawe, nikt nigdy jeszcze tak nie zagrał, przynajmniej w bazie liczesowej, a jest to według komputera najlepszy ruch. Idea jest taka, że jak przeciwnik zbije, to ja biję i. Taką pozycję mówię biorę z pocałowaniem ręki. Zaraz zagram C5, mój goniec się rozegra. Myślę, że pomimo tego, że komp mówi, że koło równości, to to jest strategicznie dużo, dużo lepsza pozycja dla mnie. Dlatego przeciwnik musiał tym hetmanem gdzieś odejść i dość mocno mnie zaskoczył, ponieważ ja tutaj liczyłem jedynie hetman D3. Ja myślałem, że przeciwnik odejdzie hetmanem na D3 i jego dalszy plan będzie polegał na tym, że wyprowadzi sobie figury i spoko. Ten hetman na D3 w niczym mu tu nie przeszkadza, no i właśnie ja bym się zastanawiał, czy chce grać hetman A6, czy chce... W Wrócić z koczkiem, żeby dopiero potem zagrać tak, i tak dalej, i tak dalej. Czy będę chciał grać na spokojnie? Natomiast przeciwnik zagrał Hetman D2 i to wydawało mi się niedokładne, ponieważ ja mogę zagrać B6 i uaktywnić swojego gońca. I teraz już byłem zadowolony z tej pozycji. Pomimo tego, że zdawałem sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nie jest jakaś dużo lepsza, ani że w ogóle nie jest lepsza. To jednak stwierdziłem, że może być w porządku. Mam parę gońców, moje gące się rozgrywają. Wiedziałem też, że kiedyś będę mógł wejść końcem na D3 i przerotować go na, tą, na tę stronę i będzie wszystko w porządku. Przeciwnik zagrał hetman f4, no i tutaj niestety popełniłem błąd. W ogóle przeoczyłem to, jaka jest idea tego ruchu. To, co ja sobie myślałem, to to, że przeciwnik zagrał tutaj po to, że jak ja zagram, wiecie, losowy ruch, to przeciwnik gra skoczek g5 i grozi mi matem. Czy no, zdobyciem kupy materiału, nie mam jak bronić punktu f7. Natomiast to oczywiście jest groźba, ale w tej pozycji jest też druga groźba, której ja w ogóle nie wziąłem pod uwagę, bo ja zagrałem sobie goniec E7. I tutaj okazuje się, że po ruchu Hetman G4 ten ruch zniknął mi z radaru totalnie. Nie bardzo mam jak bronić tego pionka. W sensie jak zrobię Rossadę, goniec H6 i przegrywam, bo nie mam jak bronić się przed matem, jak zagram G6 to tracę jakość. Natomiast zagrałbym pewnie król f8, no i gramy sobie dalej tę pozycję, według komputera jest duża przewaga białych. Król na f8 jak wiemy czasami jest bardzo silny, ale akurat nie w tym przypadku. Natomiast przeciwnik zagrał ruch, który mi wydawał się być bardzo fajny, ale okazuje się, że wcale taki super nie był. To znaczy on zagrał ruch b3. No i ja tutaj miałem kilka możliwości, w jaki sposób grać tę pozycję. Po pierwsze, czy na przykład chcę zagrać ruch typu wieża c8, nie? Tylko nie podobało mi się to, że po takich wymianach, po takich wymianach ja pozbyłem się mojego czarnopolowego gońca, który przecież miał być tutaj moim totalnym, totalnym koksem. Yy, dlatego to jest groźba, której ja chciałem uniknąć. Co ciekawe, według komputera. Yy, jest Jeden wariant, który ja też liczyłem, ale według ja stwierdziłem, że on nie może być dobry. Komputer mówi, że mam lekką przewagę po nim. A mianowicie tutaj powinienem zagrać Hetman C2. Po to, że jak przeciwnik zagra koniec A3, to ja biję, przeciwnik bije, ja gram tutaj, no i wydaje się, że przeciwnik traci skoczka. Jeżeli przeciwnik zagra skoczek B1, czyli jedyne pole, które nie jest kontrolowane, to ja zdobywam bierze. Ale widziałem, że na końcu przeciwnik ma Hetman C1, i że jak ja zbiję, no to on sobie nie wiem, którą z wchodzi. I mamy taką końcówkę, gdzie ja zawsze będę mieć problem z tym gońcem. Oczywiście nie musi to być jakieś bardzo złe dla mnie, ale oczyma wyobraźni widziałem, że przeciwnik zaraz wejdzie tutaj. I zdubluje się po linii C. No nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, czy jakikolwiek człowiek oceniłby tutaj, że czarne stoją lepiej. Według komputera tak. Natomiast ja miałem inny plan. Zagrałem koniec B4. <laughs> Wygląda to trochę dziwnie, no bo przecież przeciwnik sobie poprawi gońca i wróciłem nim na E7. I moja idea była taka. Jeżeli teraz przeciwnik zagra wieża C1 to ja sobie wrócę hetmanem i jak przeciwnik będzie w taki naturalny sposób się rozwijał, ja sobie zrobię roszadę i tak dalej, to w pewnym momencie paradoksalnie to ja będę mógł opanować linię C, bo będę mógł zagrać ruch goniec A3, potem goniec D3, wie, że wejdą, a co najważniejsze, nie straciłem pary gońców. Eee, dlatego zagrałem goniec A7, tutaj oczywiście hetman G4 albo hetman G3 nadal jest silny, przeciwnik poprawił sobie tylko gońca, więc mógł w ten sposób grać, Natomiast przeciwnik zagrał tutaj goniec c1, no i wiecie, to jest w zasadzie coś takiego, że on proponuje mi remis. Bo jak ja zagram tu, to przeciwnik zagra tutaj. Dość mocno się zastanawiałem. Zagrałem raz tutaj, przeciwnik wrócił, no i myślałem, czy warto jest zagrać ruch hetman b5. Bo przecież nie będę chciał remisu z zawodnikiem, który ma 100 rankingu mniej. No i mam jeszcze parę gońców. Ale tutaj zauważyłem, że na przykład po takim ruchu jak skoczek c3... Jeśli ja sobie odejdę tutaj, mogą być w ogóle tego typu problemy. Przeciwnik mi zbije, jak ja zbiję, to przeciwnik może zagrać E6, może potem zbić to wisi, jak ja zbiję, przeciwnik wchodzi wieżą, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczyłem to, nie podobało mi się. A z, a z kolei na taką pozycję też mnie bardzo chciałem iść, no bo są różnobarwne gońce. Nie, nie potrafiłem znaleźć żadnego argumentu, który powiedziałby, że Tomeczku... Masz tutaj lepszą pozycję, i faktycznie pozycja jest wręcz na pograniczu przegranej. Myślałem jeszcze o biciu i przejściu do takiej pozycji, gdzie ja sobie zagram wieża C8. Tylko znowu, potencjalnie moim problemem był także ten skoczek. Skoczek, który jest wyprowadzony przez to, jak ustawiliśmy swoje figury, on nie ma jak wejść do gry. I ktoś z Was słusznie mógłby stwierdzić, że no dobra, ale przeciwnika skoczek ma dość podobnie. Tylko różnica jest taka, że on dużo łatwiej będzie go mógł przerotować. On zagra sobie skoczek F1, potem zagra tutaj, skoczek wejdzie na E3 i będzie wspierał, podczas gdy mój nawet z pola F8 nie będzie mógł wejść tutaj, będzie musiał wejść tutaj. Niewiele by mi to dawało. Także jak zapewne się domyślacie, tutaj po prostu stwierdziłem sobie: OK, Tomek, wczoraj miałeś ciężką partię, Twoja psycha siedzi. Jesteś na siebie wkurzony, więc lepiej weź ten remis. Zagrałem goniec E7, no i z e, przeciwnikiem zgodziliśmy się po prostu na remis. Także partia, którą głupio jest pokazywać wręcz, ale no mówię, musicie też zrozumieć fakt, że szachy to jest gra psychologiczna. Moja psycha nie była w najlepszym momencie, jeżeli chodzi o tę, o poprzednią partię, więc tutaj lepszy remis niż przegrana, jak to mówi polskie powiedzenie. Także mam nadzieję, że ten króciutki filmik wam się podobał, i tak udało mi się, myślę przekazać Wam trochę tego, o czym sobie myślałem. Trzymajcie się cieplutko, zostały nam dwie partie, trzymamy kciuki za mnie, ale trzymamy też kciuki za Michała Popioła, który walczy aktualnie na pierwszej szachownicy, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!